Firma PFR Nieruchomości, która odpowiada za program Mieszkanie Plus, ogłosiła, że do końca 2025 roku nie będzie podnosić czynszów. Na stawki skarżyli się lokatorzy. To odpowiedź na wysłane 13 lutego przez prezydenta Katowic list do premiera Mateusza Morawieckiego. Spółka zarządza osiedlem Nowy Nikiszowiec. Mamy dużą inflację i wskaźnik inflacyjny wpisany w umowy jest dla mieszkańców Nowego Nikiszowca uciążliwy i budzący obawy, czy nie jest? Prezydent Krupa uznał, że jest. Coraz więcej głosów mieszkańców podnosiło się, że te opłaty są za wysokie. To jest około 20% w skali półtorej roku. Coraz więcej mieszkańców Nowego Nikiszowca sygnalizowała chęć nawet wyprowadzenia się. Wiemy, że tam są rodziny wielodzietne, które często wchodząc w ten program ufały, że będą tu jakby stabilne i przewidywalne warunki. Dzisiaj inflację wiemy, jaką mamy. I apel prezydenta właśnie dotyczył tego, aby rozważyć możliwość zmian tego systemu. Według przedstawicieli spółki władze Katowic zostały poinformowane o podniesieniu czynszu. Nie ukrywają też zaskoczenia formą prowadzenia dyskusji na ten temat. Jesteśmy w stałej komunikacji zarówno z katowickim TBS-em, jak i z Urzędem Miasta. Na tym polega partnerska współpraca przy realizacji takich ważnych przedsięwzięć, jak budowa dużych osiedli mieszkaniowych. Nie rozumiemy tego trybu. Pan prezydent nie zgłaszał się już po tym 9 lutego z prośbą o dodatkowe informacje, z prośbą o wyjaśnienia. Żadne pismo do nas nie wpłynęło. O tym liście, który został skierowany do premiera Mateusza Morawieckiego, dowiedzieliśmy się z mediów. Pierwsi mieszkańcy wprowadzili się do Nowego Nikiszowca we wrześniu 2021 roku. Ponad połowa z nich korzysta z rządowego programu. Według ekspertów decyzja podjęta dziś przez zarząd spółki pozwoli zaoszczędzić najemcom ponad 5 tysięcy złotych.